Program zintegrowanej informatyzacji państwa to jest najważniejszy cel, jaki zapadł tutaj podczas sesji plenarnej, w której pan premier uczestniczył. Co to oznacza? Co się pod tym kryje? To oczywiście jest cel, który chcemy zrealizować w najbliższej przyszłości. Jesteśmy na dobrej drodze, bo 4 lata temu, kiedy startowaliśmy, zastaliśmy tylko ideę, zastaliśmy tylko pomysły, a realizacja była absolutnie w lesie. Udało nam się rzeczywiście w tej chwili w bardzo wielu obszarach, tutaj mówiliśmy o obszarze ochrony zdrowia, o obszarze polityki społecznej, w infrastruktury, udało nam się rzeczywiście stworzyć już bardzo dobre narzędzia dla obywateli, żeby mogli w sposób właśnie elektroniczny załatwiać swoje sprawy. Podajmy pokrótce, tak, jakie to narzędzie. No, przede wszystkim możliwość składania wniosku, chociażby oświadczenia społeczne. Mieliśmy ostatnio duży test w postaci wniosków o program 500+. Ponad 2 miliony zgłoszeń naprawdę w ciągu kilku pierwszych dni. No, możemy sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby te ponad 2 miliony osób jednocześnie poszło do urzędów i chciało złożyć papierowe wnioski. Mielibyśmy armagedon, kolejki, wiele nerwów, stratę czasów. Udało się tego uniknąć. Mieliśmy start w tym roku w ogromnie ważnego narzędzia w postaci możliwości elektronicznego rozliczania się podatkowego rozliczania się przez internet. Skorzystało z tego naprawdę bardzo wiele osób. Znowu bardzo wiele oszczędzonego czasu, brak potrzeby jeżdżenia do urzędów skarbowych, tak naprawdę gotowy formularz, gdzie wystarczyło poświęcić dosłownie kilka minut na to, aby to oświadczenie złożyć. I w bardzo wielu obszarach, w obszarze chociażby ochrony zdrowia, e-recepta, e-zwolnienia lekarskie, to są nowe narzędzia, które wprowadziliśmy w ciągu tych ostatnich 4 lat, a właściwie de facto ostatnich kilku miesięcy, ponieważ te wszystkie narzędzia wymagały pracy, nie tylko pracy informatycznej, nie tylko stworzenia tych programów od strony technicznej, ale również zmian w prawie. Teraz przed nami zadanie zintegrowania tych wszystkich takich wyspowych, można powiedzieć, obszarów, gdzie już te rozwiązania informatyczne istnieją, stworzenia jednej platformy ogólnopolskiej, dostępnej dla każdego z nas, dla każdego Polaka, tak żeby można było rzeczywiście całość spraw związanych z kontaktem z państwem oraz kontaktem również od państwa do obywatela, bo również do tego będzie służył nowy program e-doręczeń, cała korespondencja kierowana do obywatela drogą elektroniczną, co też bardzo usprawni tą komunikację dwustronną. W następnej kadencji musimy te obszary zintegrować i spowodować, że one będą działały rzeczywiście we wszystkich obszarach życia publicznego. Program e-doręczenia, na jakim on jest etapie? On jest już na etapie końcowym w tym momencie. Udało się uzgodnić wszystkie problemy, które były, które wiązały się przede wszystkim z tym, że bardzo wiele aktów prawnych nie przystaje, nie nadąża za tym postępem technologicznym. Chociażby sfera sądowa, tam w dalszym ciągu obowiązujące kodeksy mówią, trzeba w sposób papierowy składać różnego rodzaju dokumenty, bez pieczątki, bez asygnaty, bez zwrotki pocztowej, która mówi o dostarczeniu korespondencji. To postępowanie nie może się toczyć. Musimy to zmieniać, musimy powodować, że te działania działające się w sieci informatycznej są tak samo uznawane, tak samo ważne dla tych postępowań prowadzonych w sądach. Udało nam się usunąć te przeszkody. W najbliższych tygodniach te e-doręczenia również będą już obowiązującym prawem. No właśnie, bo miałem się pytać, kiedy w pełni będzie to działać? No będzie działać za chwilę, jak tylko przyjmiemy ustawę. Jesteśmy przygotowani do tego od strony informatycznej. Poczta jako narodowy operator cyfrowy będzie realizować rzeczywiście te doręczenia. Przewidujemy oczywiście pewien okres przejściowy, gdzie ta korespondencja będzie toczyła się dwoma nurtami, ponieważ też nie wszyscy obywatele są dzisiaj przygotowani do tego, żeby odbierać tą pocztę drogą elektroniczną. Nie wszystkie instytucje też jeszcze w tej chwili również są do tego przygotowane. Okres przejściowy jest niezbędny, natomiast stworzyliśmy już w tej chwili narzędzie i techniczne, i prawne do tego, żeby to ruszyło w ciągu najbliższych tygodni.